I ja siemanko w kolejnym odcinku z tej samej Tawie do TV. W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć, że czas na zmiany. Tak, jest to czas na zmiany, ponieważ na moim kanale nie było w ogóle regularności, tak jak można tutaj zauważyć. Ostatni odcinek był 3 miesiące temu. 3 miesiące temu był ostatni odcinek. Live to samo. Dawno, czyli 17 lipca w 2020 roku. I w moim kanale nie było w ogóle kontentu. I teraz chciałbym zmienić to. Chciałbym zmienić regularność na moim kanale. Nie będzie to regularność, jakaś tak jak regularność na przykład Freeza przez te 365 dni, przez te, który nagrywał cały rok odcinki codziennie. I po prostu nie będzie taka regularność. Po prostu będzie regularność na mój wiek, bo jestem jeszcze osobą, która chodzi do szkoły, się uczy. Po prostu nie ma za bardzo czasu na takie rzeczy. Teraz chciałbym powiedzieć regularność i tak. Zacznijmy może od odcinków, kiedy one miałyby się pojawiać. Odcinki w tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku, jakbym mógł. W te dni pojawiłyby się w środę w godzinach 18-19. W weekend odcinki pojawiłyby się w sobotę w godzinach 17-19. Są to późniejsze godziny wieczorne, ponieważ w tych godzinach bardziej mam czas. Nie mam już tylu lekcji. Po prostu mam te lekcje odrobione i nie trzymają czas na obejrzenie. I dlatego chciałbym w tych godzinach mieć odcinki i no co no. Mam nadzieję, że te odcinki będą się wam coraz bardziej podobać. Kolejną sprawą są live'y. A jeszcze wróćmy do odcinków, że odcinki nie muszą być w każdy tydzień. Odcinki mogą być dwa razy w tygodniu, czyli w środę i soboty. W środę i soboty może być odcinek. W ogóle może nie być przez tydzień, bo ponieważ mam dużo na głowie, nie mogłem nagrywać. Ale to wam wtedy powiem, że coś się po prostu stało, że nie mogłem, nie miałem czasu czy coś. Nie mogłem nagrać, nie mogłem niczego wrzucić. Albo po prostu odcinek będzie w któryś dzień, w środę albo w sobotę. Najprawdopodobniej odcinki będą w sobotę najczęściej. W środę to może być już ciężko z odcinkami, ale w sobotę pewnie będą. I to jest dzień najprawdopodobniejszy. Ale lećmy dalej. Live'y. Live'y, piątki, niedzielę. Czyli od piątku do niedzieli. Czyli piątek, sobota, niedzielę. W te dni to są dni luźniejsze. Po prostu jest więcej czasu na czas wolny na swoje obowiązki, czyli szkoła, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. I w te dni możemy live'y robić. Nagrywki na odcinki zależy kto jak chce. Po prostu kto będzie na tym odcinku i jaki to będzie odcinek. Bo zależy na przykład z Fortnite'a, tak? Mamy 10 minut, ale zobaczcie. Mamy 33 minuty, na przykład na tych dwóch odcinkach sobie zobaczmy, tak? Ale zobaczcie, tu mamy Q&A, więc Q&A jest trochę dłuższe, tak? Bo jest dużo pytań. A tutaj mamy tylko 5 kroków na szybki level i po prostu to jest poradnik, więc to jest krótszy, tak? Macie poradnik 5 minut. Więc po prostu nie ma jakoś czasu, tak? Mamy live, ale tutaj mamy kolejne poradniki po 5 minut, tak? Tutaj jest krótszy,
konkurs 3 minuty, więc no naprawdę po prostu na nagrywki zależy kto. W komentarzach piszcie content. Najbardziej są 3 kategorie contentu, tak? Czyli będziemy mieli tak pewnie, na pewno sam mój kanał się tym tutaj, cały kanał się tu mój właśnie na tym jeszcze istnieje, czyli content gamingowy, jak mi się wszystko to zagra. Kolejnym kontentem będą różne poradniki, różne tak dalej, tak dalej, takie coś z poradników, tak? Na pewno nie będę chciał robić już vlogów. No i ostatnim kontentem prawdopodobnie będą jakieś późniejsze odcinki, czyli jakieś newsy, jakieś, nie wiem, reakcje na jakiś odcinek, jakieś reakcje na memy i tak dalej, i tak dalej. No i pytanie, czy ostatnia zmiana, piszcie w komentarzach, z czego chcecie te odcinki, na przykład gamingowe, na przykład z Minecrafta, nie wiem, Minga. Oczywiście ja będę brał pod uwagę te, które są najbardziej lajkowane, ale też te gry, które ja mam. Czyli na przykład Minecraft, Rocket League. Czyli te gry najbardziej pewnie. No i ostatnią zmianą, której najbardziej się chyba cieszę, jest moja grupka na Facebooku. Pod te wideo wbijajcie, będzie link. Pod link w opisie będzie. No i co? Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!